Witam burmistrza miasta i gminy Gryfino, a zarazem członka Rady Nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej, pana Mieczysława Sawaryna. Witam. Dostojni goście, drodzy górnicy. Dziękuję państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość z okazji Dnia Górnika do Bełchatowa, paliwowo-energetycznej stolicy naszego kraju. Barbórka kojarzona jest z pięknymi tradycjami, które dzięki kopalniom w Bełchatowie i w Turowie są od dziesięcioleci starannie pielęgnowane i rozwijane. Dla braci górniczej 4 grudnia jest szczególnym czasem, bardzo silnie wpisanym w tożsamość tego zawodu. Jest także istotnym elementem polskiej kultury, a dla górników symbolicznym zwieńczeniem kończącego się roku. Czasem podsumowań i refleksji, które w kontekście wydarzeń minionych lat mają szczególny charakter. Szanowni państwo, bezpieczeństwo energetyczne Polski jest kwestią najważniejszą. Węgiel brunatny w polskiej energetyce i gospodarce funkcjonuje od lat. Obok węgla kamiennego jest podstawowym źródłem energii pierwotnej, zapewniającej stabilny poziom produkcji energii elektrycznej. Należy przy tym zaznaczyć, że jest najtańszym obecnie paliwem dostępnym na rynku, zapewniającym jednocześnie bezpieczeństwo dostaw i produkcji na wysokim poziomie. Pragnę zaznaczyć, że PGE, górnictwo i energetyka konwencjonalna, ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o rolę energetyki konwencjonalnej, również w dalszej perspektywie. Spółka dostarcza obecnie około 40% krajowego rocznego zapotrzebowania energii elektrycznej. Dodatkowo roczne krajowe wydobycie węgla brunatnego na poziomie około 80% daje nam poczucie ważnego i strategicznego partnera w gospodarce krajowej, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Działalność PGE to także ogromna odpowiedzialność w dobie transformacji energetycznej i agresji Rosji na Ukrainę, ponieważ to właśnie stabilne, pracujące jednostki konwencjonalne są kluczowym w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w perspektywie długoterminowych inwestycji w odnawialne źródła energii i ostatecznie osiągnięcia przyszłości neutralności klimatycznej. Szanowni państwo, kolejną barbórkę obchodzimy w klimacie poważnych wyzwań dla górnictwa, który jest filarem sektora elektroenergetycznego polskiej gospodarki. Górnicze święto jest okazją, by podkreślić, jak ważna jest rola pracowników kopal nie tylko dla rozwoju naszej spółki, ale i dla suwerenności naszego kraju. Stabilna pozycja PGE w polskiej gospodarce wynika bezpośrednio z rzetelnego wykonywania obowiązków pracowników naszych oddziałów. Chciałbym szczególnie docenić wasz wkład, drodzy górnicy Bełchatowa i Turowa, w codzienną pracę, która przekłada się na ciągły rozwój i ugruntowaną pozycję na gospodarczej mapie Polski. Na słowa uznania zasługuje zdolność, jaką potraficie łączyć przeszłość z nowoczesnością, wykorzystując swoje umiejętności, doświadczenia i najnowsze rozwiązania technologiczne. Drodzy goście, ciesząc się z państwa obecnością, składam serdeczne podziękowania za wsparcie, zrozumienie, jakie otrzymujemy od władz krajowych i parlamentarzystów oraz od samorządów wszystkich regionów, w których prowadzimy swoją działalność. Jestem wdzięczny za mądre i partnerskie relacje, jakie łączą nas z przedstawicielami świata nauki, jednostkami administracji wszystkich szczebel, urzędów, służb mundurowych oraz firm i instytucji współpracujących z nami na co dzień. Dziękuję także stronie społecznej. Wypracowane kompromisy są dowodem szczególnej dbałości o dobro naszej spółki. Dziękuję za zaangażowanie w sprawy dotyczące przyszłości naszej branży, a także za troskę o przyszłość naszych pracowników i ich rodzin. W tym wyjątkowym dniu dziękuję również wszystkim, którzy codzienny wysiłek wpływa zarówno na końcowy efekt pracy naszej kopalni w Bełchatowie i w Turowie, jak i składa się na sukces całej kapitałowej
PGE, grupy kapitałowej PGE. Drodzy górnicy, wasza praca będzie jeszcze długo potrzebna naszej gospodarce. Serdeczne gratulacje składam pracownikom wyróżnionym podczas Akademii. Życzę wam pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Życzę nam wszystkim zdrowia, pomyślności osobistej i zawodowej oraz spełnienia marzeń. Szczęść Boże górnikom, niech święta Barbara ma nas w swojej opiece. Dziękuję bardzo. A pana prezesa i pana przewodniczącego? W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczam panu Srebrny Krzyż Zasług. Gratuluję. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczam panu brązowy Krzyż Zasługi. Gratuluję. Dziękuję. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyż Zasługi. Thank you.
złotych medali za długoletnią służbę, w tym roku wyjątkowo liczna grona odznaczonych. Thank you.
Wielkie brawa, gratulacje dla Państwa. Serdecznie dziękuję, proszę o zajęcie miejsca. Srebrne medale za długoletnią służbę w tej chwili są wręczane przez wicewojewodę łódzkiego pana Jarosława Bruzdę. W tej uroczystości udział bierze również przewodniczący Rady Nadzorczej PGEG, pan Damian Broner i pełniący obowiązki prezesa PGEG, pan Zbigniew Kasztelewicz. Szanowni Państwo, to wszystko, jeśli chodzi o srebrne medale za długoletnią służbę, ogromne brawa. Pan Rafał Rospeński i pan Tomasz Witalewski zostają teraz odznaczani brązowym medalem za długoletnią służbę. Szanowni drodzy górnicy, Dzień Górnika jest jednym z najważniejszych dni w naszym regionie. To Bełchatów wyznaczył, w jakim kierunku zmierza ten region Polski, centrum Polski, to serce energetyczne Polski, jakim jest właśnie Bełchatów. I dzisiejsze święto jest podsumowaniem minionego roku, ale również przede wszystkim taką refleksją, spojrzeniem tego, co nas czeka. Za to wszystko, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, latach, chciałbym serdecznie Wam wszystkim podziękować, pogratulować, bo ta praca, którą wykonujecie, te odznaczenia, które dzisiaj otrzymujecie, to jest po prostu efekt bardzo dobrej, solidnej, ciężkiej pracy, która gwarantuje nam stabilność energetyczną. Za to wszystko gorąco Wam dziękuję. Oczywiście przed nami kolejny trudny rok. Przed nami również, mam pełną tego świadomość, Państwo również, rok czy lata transformacji energetycznej. Natomiast będąc parlamentarzystą, będąc posłem tej ziemi bełchatowskiej, radomszczańskiej, bajeczańskiej, wszystkich tych terenów, które są tak zależne, ale też tak wzbogacone dzięki Waszej pracy, dzięki elektrowni, dzięki kopalni, jestem absolutnie zwolennikiem tego, aby wszelkie zmiany były prowadzone w duchu dialogu społecznego, wywiązywania się z umów społecznych i zabezpieczenia społeczno-gospodarczego tego regionu. Bez tego nie ma szans na sprawiedliwą transformację energetyczną. I myślę, że tak jak ja i pozostali przedstawiciele tej ziemi, posłowie, samorządowcy, to powinien być nasz główny, podstawowy cel, główna misja, która w stosunku tutaj do Państwa będzie na pewno w moim imieniu realizowana. Szanowni Państwo, życzę Państwu udanego święta, szczęśliwej pracy, bezpiecznej pracy, bo to jest, myślę, że najważniejsze. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Panie Prezesie, Szanowni Panowie Dyrektorzy, przedstawiciele samorządów, Wielebit Księża, ale przede wszystkim Wy, górnicy, Wy, których służba, determinacja, poświęcenie przez lata całe gwarantowały Polsce niepodległość. Mam tego pełną świadomość. Bez Waszej pracy,
bez waszej determinacji. Także tej determinacji, która wynikała z tych sytuacji, w których nie było jasności, nie było pewności, czy jeszcze kopalnia będzie, czy jeszcze będzie istniała ta formuła, która przez dziesiątki lat dawała nam pewność i bezpieczeństwo. Za to, że się nie poddawaliście. Za to, że nigdy nie rezygnowaliście ze swojej służby. Serdecznie w imieniu Formacji Niepodległościowej w Sejmie Rzeczpospolitej dziękuję. I dziękuję także za to, jak podjęliście niebywałą decyzję w ostatnich 2 latach, wtedy, kiedy agresja rosyjska doprowadziła do tego, że wszyscy odeszli od tych szaleństw niszczenia polskiej energetyki. I wtedy okazało się, że to właśnie Bełchatów, że to właśnie Turów, to właśnie wasza praca daje nam gwarancję bezpieczeństwa. Mówię o tym także dlatego, że znajdujemy się w sytuacji, w której wydaje się, iż może wrócić to zagrożenie. Wydaje się, że znowu jest dyskusja, a nawet próba zniszczenia polskiej energetyki, zastąpienia jej energetyką wiatrową, zastąpienia jej taką sytuacją, która z jednej strony niszczy polską energetykę, którą reprezentujecie, a z drugiej strony niszczy polskich rolników. Chcę jasno powiedzieć, że nie dopuścimy do tych działań. Chcę jasno powiedzieć, że dosyć tego, co dzieje się z próbą niszczenia polskiej energetyki, którą reprezentuje Bełchatów, Turów i wasza ciężka, wielka praca. Chcę też jasno powiedzieć, że znajdujemy się w sytuacji, w której wraca agentura rosyjska, próbując niszczyć Polskę, niszczyć nasze bezpieczeństwo. Szczególnie atakując was, czy dlatego, że to wy wtedy w latach 80. zagwarantowaliście odzyskanie przez Polskę niepodległość, tworząc siłę solidarności, czy dlatego, że chodzi o to, by Polska była pozbawiona bezpieczeństwa energetycznego. Bez względu na odpowiedź, wasza determinacja, wasza praca, wasza siła jest gwarancją naszego bezpieczeństwa, jest gwarancją niepodległości Polski. Za to wielkie podziękowanie. Dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy górnicy, czcigodni goście. Jest mi niezwykle miło być tutaj z Państwem w Bełchatowie, w energetycznym centrum Rzeczypospolitej Polskiej. To moja pierwsza i mam nadzieję, że nie ostatnia barbórka w tak zacnym górniczym gronie. Wiem, że praca górnika to praca niezwykle trudna, niebezpieczna, ale przede wszystkim niezwykle ważna i potrzebna. Zdaję sobie sprawę z tego, że ostatnie lata były dla kopalni Bełchatów czasem ogromnych zawirowań, niepewności i lęku o przyszłość, nie tylko kopalni, ale również państwa i państwa rodzin. Zapewniam dziś, że rząd, który niedługo powstanie, jako priorytet stawia sobie zadbanie o państwa i państwa rodzin bezpieczną przyszłość. Sytuacja kopalni Bełchatów jest doskonale znana naszemu przyszłemu premierowi i leży mu głęboko na sercu. Nie usłyszycie Państwo obietnic bez pokrycia, których w ostatnich latach było wiele. Ale mogę Państwa zapewnić, że jako poseł tej ziemi będę rzecznikiem Państwa spraw.
W przededniu Państwa Święta, czasu radosnego, wspólnego przebywania i dzielenia się tym, co najlepsze, z całego serca chciałbym życzyć Państwu przede wszystkim spokoju, patrzenia w przyszłość, poczucia bezpieczeństwa dla Was i Waszych bliskich, zdrowia i również, a przede wszystkim, tej zawodowej pomyślności. Chciałbym wyrazić swoje najwyższe uznanie i szacunek dla Państwa i Państwa pracy. Niech Święta Barbara zawsze czuwa nad Wami. Niech żyje nam górniczy stan. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, drodzy przyjaciele, nie jest to pierwsza Barbórka w moim życiu, chociaż pierwsza Barbórka w kopalni węgla brunatnego. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za okazję poznania Was, a przede wszystkim za okazję do refleksji, że patriotyzm ma wiele twarzy. I tutaj w Bełchatowie zobaczyłem tę twarz najważniejszą, taką, która skupia na sobie, czy jest wyrazem codziennego trudu, codziennego oddaniu pracy dla Polski. Chciałbym Wam za to bardzo serdecznie podziękować w imieniu parlamentu, w imieniu posłów, którzy doceniają Wasz trud, a czego wyrazem, takim bardzo maleńkim, są odznaczenia, które Państwo dzisiaj otrzymali. Serdecznie Wam gratuluję. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze jest bardzo trudny czas, zwłaszcza dla Was, zwłaszcza dla górnictwa węglowego. Jest to czas zmian, które będą następowały, czy chcemy, czy nie, ale naszym obowiązkiem, naszym zadaniem i obowiązkiem jest przeprowadzenie tego w sposób najmniej bolesny, a najbardziej efektywny dla przeciętnych obywateli. To jest nasze zadanie i to będziemy realizować. Możecie być Państwo pewni, że parlament zrobi wszystko, aby otoczyć Was opieką w tym czasie takich strasznie wielkich zmian. Życzę Państwu pomyślności w nadchodzącym czasie zmian. Wam i Waszym rodzinom, bo górnicy doskonale wiedzą, że ich siła bierze się z ich rodzin. Także przekażcie Państwo serdeczne gratulacje i serdeczne podziękowania właśnie dla Waszych rodzin. Przede wszystkim dla Waszych żon. Mnie się wydawało, że górnictwo jest takim ostatnim skrawkiem hegemonii mężczyzn, ale widzę, że już to się zmienia. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale to kobiety zawsze stały na początku tych wszystkich przemian i bardzo serdecznie Państwu tego gratuluję. Szczęść Boże dla Was, dla Waszych rodzin, dla Waszych dzieci i myślę, że możemy spokojnie patrzeć w przyszłość. Polska jest w dobrych rękach, zarówno tu wewnątrz, jak i na zewnątrz. Myślę oczywiście o Unii Europejskiej i o NATO. Teraz już historia, ta najgorsza, nie powtórzy się. Wszystkiego najlepszego w dniu Waszego święta i Waszego szczęścia. Szczęść Boże. Dziękuję i do zobaczenia. A tu właśnie u nas obchodzimy Święto Górników Węgla Brunatnego. Z tego powodu chciałem Państwu wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego, żeby praca była stabilna, żebyście mieli zapewnione pracę i środki do życia, również bezpieczeństwa w Państwa pracy. Dołączam się do życzeń moich przedmówców. Chciałem powiedzieć, że faktycznie tu w Bełchatowie, ale również w Turowie ważyły się losy tego, czy polska energetyka będzie suwerenna, czy będziemy mieli bezpieczeństwo energetyczne oparte o własność państwową, bo przez wiele lat było mówione, że
wszystko, co prywatne, jest dobre, a co państwowe, to złe. Okazuje się, że pewne strategiczne sprawy, to znaczy, które zapewniają bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo żywnościowe i militarne, są bardzo ważne i one stanowią o suwerenności Polski. I wy jesteście tego przykładem. Gratuluję wszystkim, którzy zostali oznaczeni zarówno krzyżami, medalami, jak również innymi oznaczeniami. To jest za wasz trud i za pracę. Ja w kopalni Bełchatów pracowałem 43 lata i byłem i świadkiem, i uczestnikiem wszystkich wydarzeń, tych wydarzeń, które stanowiły o obronie polskiej suwerenności. Tutaj jeszcze dzisiaj podczas tych medali to zauważyłem, że są osoby, które w tamtym okresie też walczyły razem. Na przykład jest tutaj członek Rady Nadzorczej Kazimierz Suchcicki, który był jednym z takich bojowników walki o suwerenność polskiej energetyki. O to, żeby kopalnia Bełchatów i elektrownia była kopalnią i była firmą państwową, żeby nie dać się po prostu sprzedać obcym. Też widziałem tutaj Krzysztofa Kryszczaka, który zdobył złoty medal, otrzymał złoty medal, no i wielu innych kolegów i koleżanki. Proszę Państwa, dzisiaj stajemy też w obliczu tego, czy polska suwerenność energetyczna będzie utrzymana. Zagrożenie jest. Mówi się, że węgiel już przyjdzie do lamusa. Proszę Państwa, stabilność energetyczna jest oparta o stałe źródła energii, oparte o stabilne surowce, jakim jest węgiel brunatny, węgiel kamienny, również gaz, ale gazu w Polsce mamy mało, nie wystarczy go. Można rozwijać energię OZE, odnawialne źródła energii, ale nie da się rozwijać tej energii bez oparcia o stabilne źródło energii. Jest to niemożliwe. Ja podam przykład. Z 1 kW mocy zainstalowanej w panelach fotowoltaicznych uzyskujemy rocznie ponad 1000 kWh energii. A z 1 kW energii takiej uzyskiwanej ze stabilnej energetyki, jak na przykład elektrownia Bełchatów, uzyskujemy ponad 8 tysięcy stabilnej energii, to znaczy energii takiej, która jest, której w ogóle nie możemy uzyskać przy energii odnawialnej. Jeśli chodzi o wiatraki, to wiatraki mają trochę więcej, możemy uzyskać około dwa razy tyle, co z fotowoltaiki, ale 4 razy mniej od elektrowni stabilnej. I to też jest niepewne źródło. To zależy, jakie są warunki, czy wieje wiatr, jest energia, jak nie wieje, to nie ma. Słońce też, jak jest słońce i jak jest wysoko słońce, to jest energia, a jak nie ma słońca, to nie ma tej energii. I dlatego bez stabilnych źródeł energii nie możemy rozwijać tych OZE i OZE też nie mogą zastąpić stabilnych źródeł energii. Także czy to będzie energia oparta o węgiel brunatny, czy kamienny, czy też atom, to do końca świata taka energetyka musi być, bo nie ma fizycznej możliwości, żeby OZE zastąpiło energetykę stabilną. Proszę Państwa, liczymy na to, że nowy rząd, jaki będzie też dbał o te sprawy. Jeżeli węgla już zabraknie, bo kiedyś węgla u nas na przykład Bełchatowy zabraknie, w Turowie będzie go dłużej. Oby jak najdłużej kopalnia i elektrownia w Turowie działała. A jeżeli u nas zabraknie, to jeszcze mamy zaplecze takie jak Złoczew. Ja myślę, że tutaj warto się pomyśleć nad tym, żeby Złoczew ewentualnie zamienić ten węgiel na gaz. Takie technologie są znane w Japonii, w Korei Południowej, w Indiach, w Chinach. I to należy myśleć, że ta kopalnia w Złoczewie może być takim na okres przejściowy pomiędzy budową nowego bloku energetycznego opartego o atom, a okresem, kiedy tutaj węgla w Szczecinie zabraknie. Będziemy tutaj jako parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości zabiegali o to, żeby
Bełchatów był dalej ostoją i taką bazą również Turów też, Turów w swoim rejonie, a Bełchatów tutaj u nas, żebyśmy byli takim zapleczem, żebyśmy stanowili bezpieczeństwo energetyczne dla Polski. Bo suwerenność energetyczna w obliczu wojny na Ukrainie i wszystkie zagrożenia widać, że jest bardzo ważna rzecz, ale to musi być w rękach państwowych. Proszę Państwa, życząc Państwu dużo zdrowia i Waszym rodzinom, chciałem złożyć serdeczne życzenia z okazji naszego święta. Niech żyje nam górniczy stan. Niech Święta Barbara broni Was od wszelkich niebezpieczeństw. Dziękuję. Drodzy górnicy, dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, bo to okazja do świętowania. Świętowania i podziękowania za Waszą pracę. Na wstępie chciałbym jeszcze raz serdecznie pogratulować wszystkim, którzy otrzymali tak wysokie odznaczenia, które nadał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. To ukoronowanie Państwa pracy i wielki hołd za Wasz trud i poświęcenie na rzecz Polski. Szanowni Państwo, kopalnia węgla brunatnego Turów to 3 pokolenia tradycji górniczej, a kopalnia węgla brunatnego Bełchatów to 2 pokolenia tej tradycji górniczej. W tym miejscu nie można nie wspomnieć i przywołać pamięcią, jak ważna była dla górników obrona polskiej niepodległości i suwerenności. Zarówno wtedy, kiedy powstawała niepodległa Polska i rodziła się po czasach zaborów, a także w momencie, kiedy był reżim komunistyczny i odbywały się strajki w różnych częściach naszego kraju. Ja pamiętam 1989 rok i strajk tutaj w Bełchatowie. Wtedy, kiedy rozpoczynał się okrągły stół. Ci ludzie wszyscy, którzy pracowali w kopalni, wiedzą, o co walczyli. Bo byli niezłomni w swoich postawach i zachowaniach. Niezłomni, by bronić wolności, suwerenności i niepodległości. Oni wiedzą, co to jest niezłomność i co to jest odwaga. Kilkanaście lat temu rozmawiałem z moim przyjacielem, który już nie żyje. Waszym kolegą, który powiedział mi takie słowa. Kopalnia to jest dla mnie wszystko. Kopalnia to jest całe moje życie. Kopalnia to jest moja matka. Szanowni Państwo, rzeczy święte i bezcenne ma się tylko w jednym egzemplarzu. Jedno życie, jeden honor, jedną ojczyznę i jedną matkę. Górnik ma honor, ma poczucie honoru. Górnik jest oddany swojej ojczyźnie. Udowadniał to wielokrotnie. I kocha i szanuje matkę, jaką jest kopalnia. Szanowni Państwo, kilkanaście lat temu prezes obecny, pan profesor, napisał artykuł, w którym mówił o perspektywach rozwoju polskiego węgla brunatnego w pierwszej połowie XXI wieku i roztoczył wizję rozwoju tego
tej gałęzi przemysłu. Bo oczywiście, patrząc na teraźniejszość, węgiel w Zagłębiu, w kopalni węgla brunatnego Bełchatów kończy się. Koncesja jest do roku 2038. 6 lat później kończy się także koncesja dla węgla brunatnego w Turowie w 2044. Ale przecież są strategiczne źródła i pokłady węgla. Zarówno Kubin Mosty, jak i Legnica Ścinawa, Złoczew, Roguźno i wiele, wiele innych. Te wątki były poruszane 14 lat temu. Czy skorzystaliśmy z nich? Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na to sam. Szanowni Państwo, jest taka podstawowa zasada, znana w gospodarce światowej, że najpierw wykorzystuje się rodzime surowce energetyczne, a później w drugim etapie korzysta się z surowców energetycznych z importu. I powinniśmy tej zasadzie przyświecać. Wykorzystujmy racjonalnie nasze surowce energetyczne, bo nie będzie wolnej, niepodległej, suwerennej Polski, jeśli nie będzie suwerenności energetycznej. Jeśli nie zapewnimy sobie odpowiedniego miksu energetycznego, który będzie na kolejne pokolenia, dla naszych dzieci, wnuków, prawnuków. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękując za Wasz trud, za poświęcenie, szczególnie Waszych rodzin, bo tylko one wiedzą, jak wygląda Wasza praca, często na zmiany. A przecież przez te 40 kilka lat, czy 70 kilka lat, jeśli chodzi o Turów, dochodziło do wielu wypadków. I nie wszyscy wracali do domu, bo ginęli. Dlatego wielki szacunek i uznanie dla Waszej pracy, dla umiłowania ojczyzny, dla obrony suwerenności i niepodległości. Bo robicie to tylko, nie tylko dla pracy, nie tylko dla zapewnienia gospodarki i dobrobytu naszej ojczyzny, ale robicie także to dla ojczyzny. Ku chwale Rzeczpospolitej. Szczęść Boże pracy górnika. Tym tradycyjnym pozdrowieniem chciałbym powitać i przekazać wszystko to, co wyraża szacunek dla Waszego trudu i jednocześnie świadczy o wyjątkowym etosie tego właśnie zawodu. W imieniu własnym, w imieniu władz samorządowych województwa łódzkiego, pana marszałka Grzegorza Schreibera, przewodniczącej Sejmiku województwa łódzkiego, pani Iwony Koperskiej, chciałbym wyrazić słowa uznania wobec trudu pracy górnika i jednocześnie wyrazić satysfakcję, że tak wielu obecnych dziś mogliśmy wyróżnić, to ci, którzy odebrali zasłużone medale i wyróżnienia, awanse, z pewnością ten trud został dostrzeżony i jest w głębokim szacunku wszystkich przełożonych. Mógłbym mówić wiele o tym, jak ważne jest dla nas, dla naszego regionu, to, że właśnie tutaj w Bełchatowie bije energetyczne serce nie tylko województwa łódzkiego, ale także Polski. Ale o tym powiedzieli już moi przedmówcy. Dlatego też wyrażając uznanie wobec tego, że
właśnie wy, ten wspaniały klejnot, jakim jest brunatna perła węgla kamiennego, znajdująca się wśród najwspanialszych i najważniejszych podmiotów gospodarczych naszego regionu, jest w dobrej kurateli. Bardzo serdecznie gratulując, wyrażam słowa uznania za trud pracy, przekażę list na ręce pana prezesa, bo wiem, że cierpliwość wielu już została nadwyrężona, więc nie chciałbym do tego dokładać. Niech święta Barbara dba o was i służy wam wtedy, kiedy jej potrzebujecie, a wasze postępowanie niech będzie również wdzięcznością wobec opieki Wszechmogącego. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Chatów, 1 grudnia 2023 rok. Szczęść Boże, Szanowni Państwo. Barbórka to wyjątkowe święto dla górników. To dziś wraz ze świętą Barbarą, patronką górników, możemy celebrować sukcesy i osiągnięcia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, oddział kopalni Bełchatów i jej pracowników, jak również dziękować im za ich zaangażowanie i służbę dla Polski. Górnicze święto jest także okazją, aby podkreślić ważną rolę, jaką pełnią Państwo w społeczeństwie. Bez Państwa odpowiedzialnej pracy niemożliwe byłoby zapewnienie Polsce rozwoju, suwerenności i bezpieczeństwa energetycznego, a milionom polskich rodzin i krajowej gospodarce stabilnych dostaw energii elektrycznej. Jest to szczególnie istotne właśnie teraz, w obliczu aktualnej sytuacji geopolitycznej na świecie, w której znajduje się również Polska. W ogromnej mierze to dzięki Państwa codziennej pracy możliwe są niezakłócone dostawy niezbędnej ilości paliwa dla pobliskiej elektrowni Bełchatów, odpowiedzialnej za 20% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Kopalnia Bełchatów jest największym i najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. Ma ona ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki, przyczyniając się nie tylko do rozwoju regionu i lokalnej społeczności, ale i zwiększenia potencjału energetycznego Polski. Kopalnia Bełchatów znana jest z licznych działań proekologicznych. W szczególności są to działania rekultywacyjne prowadzone na ogromną skalę, które pozytywnie wpływają na lokalny krajobraz i klimat. Dzięki Państwa wsparciu posadziliśmy setki tysięcy nowych drzew i możemy na bieżąco przywracać środowisku naturalnemu i przyszłym pokoleniom obszary pokopalniane. Proszę przyjąć słowa szacunku za podejmowanie wyzwań, jakie stawia przed nami branża energetyczna i górnicza. Z okazji święta wszystkich górników w imieniu zarządu PGE życzę Państwu spokoju i satysfakcji z wykonywanej pracy, realizacji planów zawodowych, zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech święta Barbara nieustannie czuwa nad Wami, otaczając Was i Waszych najbliższych swoją troską i opieką. Z wyrazami szacunku Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, że po 9 latach w końcu zostałem zaproszony na tą scenę, pozwolę sobie również w swoim imieniu i w imieniu całej Rady Nadzorczej złożyć życzenia, ponieważ dzisiaj z okazji Barbórki zbieramy się, aby uczcić i celebrować nie tylko tradycje górnicze, lecz także ludzi i przede wszystkim ludzi, którzy swoją pracą, odwagą i codziennym poświęceniem kształtują historię tej branży. W tym miejscu pragnę podkreślić, że docenić należy również wszystkie osoby z naszych spółek zależnych, które bezpośrednio nie pracują przy wydobyciu, jednak bez ich olbrzymiego wkładu, zaangażowania, proces wydobycia i wytwarzania mógłby zostać zachwiany. Jednocześnie tutaj pozwolę przytoczyć sobie cytat, który kiedyś usłyszałem. Jedna osoba powiedziała mi kiedyś: dlaczego żyjesz jak żółw, skoro los dał ci serce lwa? I właśnie tym sercem lwa, w moim przekonaniu, taką przenośnie tutaj można powiedzieć, to serce lwa to jest właśnie w systemie polskiej, w polskim systemie elektroenergetycznym, to jest właśnie grupa kapitałowa PGE, w szczególnym znaczeniu kopalni Bełchatów i kopalni Turów. Szanowni Państwo, górnictwo w moim przekonaniu to nie tylko zawód, to przede wszystkim jest powołanie. To codzienna walka z głębokościami ziemi. To także solidarność. I solidarność, która ma wiele znaczeń, bo solidarność to jest również współpraca, ponieważ każdy górnik z Państwa pracujący wie, że jego bezpieczeństwo zależy nie tylko od niego samego,
ale również od zaufania do kolegów, ze zmiany, z drużyny, z zespołu. Dlatego dzisiaj, w tym momencie chciałbym oddać hołd wszystkim tym, którzy w tej trudnej, lecz szlachetnej pracy trwają. Patrząc w przyszłość, tak naprawdę patrząc w przyszłość, wybiegając daleko w przyszłość, widzę wyzwania związane z modernizacją, z nowymi inwestycjami, z ekologią, z efektywnością energetyczną. Jednak wiem, jestem do tego w 100% przekonany, że jako grupa kapitałowa, bazując na naszym doświadczeniu, umiejętnościach, know-how, jesteśmy gotowi do tego przystąpić. Dlatego w Dniu Barbórki składam Wam, Szanowni Państwo, wszystkim hołd oraz wyrazy szacunku. Niech Wasza praca będzie zawsze doceniana. Dziękuję za Waszą trudną, ale jednocześnie szlachetną służbę dla społeczeństwa. Niech Święta Barbara nieustannie otacza Państwa opieką, zapewniając poczucie bezpieczeństwa. Niech uroczystości barbórkowe będą dla Państwa i Państwa rodzin momentem odpoczynku i radości dla górniczej pracy. Z górniczym pozdrowieniem, szczęść Boże. Szczęść Boże.